Okej, jesteśmy. Albo policja, nie? Io, kurde. Dobra. Pomyślimy. Coś dodamy, jakieś emotki zrobimy. Dobra, ja jadę sobie naprawić, bo on powiedział, że on coś tam nie naprawi mi. I moi drodzy, ja muszę sobie tutaj naprawić. Zadzwonię. Dobra, tu jedziemy. Mam nadzieję, że mnie. No już widzę, że jego samochodu nie ma, to nie wiem już. Poszedł sobie gdzieś. Daleko nie mamy. No, ja już miałem wczesne zielone, więc mogłem jechać. Ogółem całe te. Ja bym zobaczył, ile nas samochód potrafi wyciągnąć maksymalnie. Czekajcie. Ty, może bym sobie go troszkę, kurde, ulepszył. To Pati mówisz? No na autostradzie sobie zobaczę, ile jedzie, nie? Taka Audica to nie jest jakaś super, super ekstra wyścigowa, ale może tu da się w tym silniku ulepszyć, bo nie w każdym się da, nie? Tam lepszy wsadzić. Kup turbo, nie ma tutaj turbo, nie? Na serwerze. W samochodach podobno. Dobra, zmienimy sobie kolor samochodu może. Na pewno se na początku naprawimy. Dobra, i teraz tak. Co z silnikiem, nie? Turbo. No niby jest za 15 tysięcy turbo, ale co? Działa to w ogóle? Silnik. Nie da się, patrz. Increase horsepower. Da się. Kurde, za 10 tysięcy upgrade level. Upgrade level 4. Ja mam trójkę? Lepsze mieszkanie by było. Zapisz grę i sprawdź. Dobra, respray. Przede wszystkim nie czerwone. Może to? Czekaj, bo ja wziąłem klasyczne. A chrom? O kur... Co? Muszę go umyć jeszcze. Metallic, metals. Matowy. Nie, matowy nie ma takiego. Musi być odblask. Czekajcie, go złoty. Złota strzała. Pure gold. Sprzedaj auto i kup dom. A jak się sprzedaje auto? Komuś? Co? Nie, nie wiem. Chyba komuś trzeba by było, ale nie da się chyba, nie? Przecież kluczyki masz. Czekaj chwilkę, ja sobie muszę przemalować, bo to dużo nie kosztuje. O kurde, kiecu mnie tutaj schościł. Dzięki wielkie! Pozdrawiam pana Petera, mechanika najlepszego. Jak się robi? Wiesz, No? Alonie, to z tyłu, No? obok jest takie pole, że jak widzisz auto, to No? możesz je sprzedać. Mogę sprzedać tam? Tak. No ale to dużo mi nie dadzą za to. A to jak się sprzedaje auta? No nie wiem, chyba tam się sprzedaje u właśnie car dealera. Witam wszystkich, dziękuję za hosta, się maszynki. Ona tam chyba sprzeda. Dobra, metalik. Metalik po wylewie, nie? Metalik, kurde. Już Pracuje ci. to dalej. Aha. To czarne. Carbon black. Carbon black. I primary metallic. Nie wiem. Teraz trzeba tak sprawdzić, kurde. Czerwony, bo szybszy, nie? Trzeba by go umyć w ogóle.
Jedziemy na car wash. No super. Już wgniecienie. Ja pierdzielę, no nie wierzę. Super, wyjechał samochód już. Dobra. Witam, witam wszystkich. Jeszcze raz witam ci, którzy się załadowali. Witam wszystkich od Kyca. Kycu robi przerwę pewnie do wieczora. No a myśmy sobie grali. No i co, jak tam Kycu dzisiaj łapał tych kurde ludzi, miał tam dobry ruch. Mówił, że miał parę zleceń. No najlepsze było zlecenie, wiadomo, ostatnie, nie? To było zlecenie mocarz. No i co wy na ten samochód powiecie? No i to jest chyba git, nie? Teraz zobaczymy, ile jesteśmy w stanie za taki samochód dostać. On chyba nie uwzględnia żadnych ulepszeń. Pikny, wiocha? Mówisz, że wiocha? Bo czarny? Nie da się tutaj. To tu wjadę i się nic nie dzieje. Dobra, tutaj się nic nie dzieje. Nie da się tak sprzedawać. A tam jest jeszcze z tyłu coś. Dobra, jest tam coś z tyłu, czekaj. Za 15 tysięcy bym go sprzedał. Nie opłaca się. Jak ja w niego wsadziłem już, kurde, to tyle. Przynajmniej. On kosztuje 25 chyba. Nie wiem, może ulepszyć sobie faktycznie, kurde, ten silnik. No turbo chyba nie działa przecież. Widział tu ktoś, żeby turbo ktoś odpalał? No nie widziałem tego. Do banku byśmy musieli jechać. A turbo sprężarka, nie nitro. Dobra, no to zobaczymy, dobra. No to jedziemy, to co, ulepszamy go na maksa? Dobra, ulepszamy go. Czyli silnik na maksa rozkręcamy. Ile turbo kosztowało? 20 tysięcy z ulepszeniem silnika wystarczy? Czyli dzisiejszy dziś zarobek. Dzisiejszy zarobek, moi drodzy. Bierzemy. Nie, bo musimy turbo i jeszcze coś. I tamten silnik na level 4. No i dobra, sprawdzimy, jak to się ma. Pij wodę, bo umrzysz. Dobrze, dzięki, Labet. Ty, jakie fajny samochód. Ty, ale kupiłbym sobie taki właśnie z tą hydrauliką samochodzik. Zajebisty by był. Dobra, jadę po torach, kurde, przez chwilę. Gangsterka, jak łobuzerka, to na całego, nie? Dobra, jedziemy.
silnik 10 tysięcy. Jest. Oraz turbo 15 25. Zakup udany. Ile mam hajsu jeszcze? Już więcej nie potrzebuję. O Jezu, aż się boję, nie? Czekajcie. Gościu, jedziemy gdzie sprawdzić? Na autostradę jedziemy, nie? Pierw zapiszemy sobie w garażu. O kurwa! To jest za szybkie auto! Gdzie tu się wjeżdża? Kurde, od drugiej strony chyba na ten garaż się wjeżdża. Tutaj się wjeżdża? Cicho. Mnie tu nie ma. No i dobra. Tu się wjeżdża? Nie wiem, czy jadę po chodniku teraz, czy co? Ja nie wiem, gdzie tu się wjeżdża. To może chodnik był jednak. No nie wiem, nie widziałem wjazdu. Który dzisiaj jest? 16. Dobra, wyjedziemy do Exit. No patrzcie, tutaj Exit mówią, tutaj Exit mówią. Dobra, jedziemy testować prędkość, moi drodzy. Delikatnie. Okej. Gdzieś na autostradę taką, kurde, tutaj bym musiał, nie? Się wpieprzyć. Co? Jeszcze raz? No ze wczoraj, nie? Dobra, dobra, gościu, weź. No bo jest, moi drodzy, odblokowana ta... Odblokowane są prędkości, już w końcu można jechać dużo szybciej niż się jeździło dotychczas. Zjadę tutaj. Światła włącz. Włączyłem światła. Moi drodzy, może sobie puścić muzyczkę jakąś, nie? No. A, znowu to samo. Znowu to samo, kurde. No dobra, no to dobra. Test, żeby mnie policja nie złapała. Kurwa, 270. Ale się słabo trzyma drogi.
280 coś miałem najwięcej. No, 290 było? 290? O kurwa! O, to jest różnica, nie? Samochodu. Woda. Okej. Okay. Jeszcze będą mnie zbierać po tym. Dobra. O, już się trochę, widzicie, na tym piasku pobrudził. Był taki ładny. Nie schłodził i zgasił turbo. A, to jest gra. A, to teraz to jest. To teraz można... Da się więcej, bo hamowałem. Tak, da się więcej. Dobra, spróbujemy teraz powrotną drogę, moi drodzy, zrobić. Spróbujemy teraz zrobić powrotną drogę. Dobra? Jeszcze 90! Kurde, wskakuj! Ugh, prawie. Nie damy już rady. Nie damy rady. To już miasto. Policyjne 500 ileś? Nie no, policyjne nie mogą tyle jeździć. Coś mi strzela. Kup skrzynię i hamulce lepsze. No ale to ile ja w ten samochód, kurde? Ile ja w ten samochód włożę? Weźcie, przestańcie. No hamulce są złe, na pewno. I też słabo się prowadzi, nie? To już lepiej nowy samochód zebrać na jakiś dobry. Właśnie, lepiej nowe auto, też mi się tak wydaje, nie? A ile mam kasy? No właśnie nie mam dużo, mam 75 tysięcy. Jest tyle, to robią ludzie, kurde, w 2 godziny na gangsterce. A ja będę zaraz... 16 tysięcy... Kontrabanda! O kurde, Abelard! Jezu, Abelard, jaki kurde uczynny. Sprzedaj to auto i kup nowe. No coś ty, to się nie opłaca go w ogóle sprzedawać, bo jak ja w tym momencie dostanę za niego 15 tysięcy, a ja w niego włożyłem przed chwilą 25 tysięcy, rozumiesz? A samo auto kosztuje też 25 tysięcy, to jest 50 tysięcy. A to nie działa tak, jak wiesz, to samochody tak nie działają, że się w nie wsadzi na przykład 30 tysięcy, to ono jest o 30 tysięcy więcej warte. Nie, to jest samochód. To jest samochód, to się tak nie liczy tego.
No. Się nie opłaca po prostu sprzedawać, nie? To też, jak ludzie mają auta bardzo stare, jak na przykład ktoś ma auto, jeździ nim 20 lat, jak on ma po 20 latach je sprzedać, powiedzmy, za 2000 zł, bo tyle jest warte potem, no to mu się w ogóle nie opłaca, to dlatego ludzie jeżdżą, aż auto jeździ, aż nie stanie, aż się nie zepsuje na amen. Bo im się tego nie opłaca w ogóle tego sprzedawać, nie? Ok, ja bym się dostał na whitelist, to wiem już kim bym był. Zrobiłbym sobie postać detektywa i jeździł takim samochodem jak ty. Nie wiem, czy oglądałeś Columbo. No oczywiście, że oglądałem. To był dobry. Dobry był film. No, to detektyw jest spoko. Też jest fajny pomysł na detektywa. Tylko, że grając detektywem musiałbyś bardzo dużo grać. Musiałbyś tutaj siedzieć naprawdę w tych godzinach szczytu. Gdzie się dzieją akcje, gdzie ludzi porywają, gdzie różne rzeczy się dzieją, nie? Bo tak to byś był poza tematem i nie mógłbyś udawać, nie wiem, byś oglądał live'a u kogoś i byś już wiedział wszystko. No to tak nie działa, tak nie można robić, nie? Czekajcie, bo ja mam zaznaczony punkt, a ja nie wiem, gdzie ja jadę. Jadę pod policję zobaczyć jedną rzecz. Jestem ciekaw, ile kosztują zbiegi i hamulce jeszcze, nie? Też by wpływało na mój samochód mocno. Tutaj cisza. Nie możesz dawać linków? No, moderatorzy tylko mogą i subskrybenci. Widzicie, pod komendą się nic nie dzieje. Wszystkie samochody jeżdżą. A my teraz sobie pojedziemy na parking. No, ja to zrobiłem zajebisty manewr. Czekajcie, zrobimy sobie manewr. Zostawimy tam najwyżej samochód. Bonkor, jak ktoś wie coś, nie wie jego postać i z tego korzysta, to w branży RPG gry fabularne nazywa się off-topping. A, no tak. No właśnie, to jest off-topping. Albo metagaming. No nie wiem, czy metagaming, kurde. Jak tam, rozprowadziłeś zielonego potwora? Tak, mocarz był dzisiaj rozprowadzany. Dzisiaj gangsterką się... Znaczy, gangsterka to nie jest gangsterka. Ale łobuzerką się zajmowałem, to znaczy robiłem rzeczy takie nielegalne do końca. Czyli zbieraliśmy marihuanę, potem żeśmy ją paczkowali i sprzedawali na molo. Nikt nas nie przyłapał na tym, poza jednym gościem, był to Napoleon, którym muszę sobie pewne rzeczy jeszcze, kurde, wyjaśnić. Bo on mnie chciał w ogóle napaść w momencie, kiedy miałem kontrabandę i chciałem jechać prać brudne pieniądze. To muszę z nim wyjaśnić sobie tutaj. Bo ten gościu wie, że ja handlowałem, ziołem. I wiedział, że mam pieniądze przy sobie i chciał mnie napaść i zatrzymać w ogóle. Kazał mi się zatrzymać samochodem i tak dalej, i tak dalej. Ile jest za sprzedaż jednej marychy? Jednej się nie da sprzedawać. 5 się sprzedaje. 5 gramów i dostajesz 1250 dolarów. Sprzedaje się to NPC-om. Jakimkolwiek tutaj tym takim zwykłym NPC-om, które chodzą sobie. I niektórzy biorą i ci to płacą, a niektórzy nie.
I podobno jest tak, ale ja nie doświadczyłem jeszcze tego, że jak ktoś ci odmówi, że nie chce, nie jest zainteresowany, to jest tam dosyć duża szansa na to, że on po prostu zadzwoni na policję i policja dostaje cynk, że tutaj ktoś handluje marihuaną, nie? No. Marihuana. Tak to jest. Aha, czekajcie, bo ja przyjechałem. Ja gdzieś zostawiłem jeden z pojazdów. Nie jestem pewien, gdzie. Gdzieś zostawiłem pojazd. Nie wiem, czy to nie był motocykl? Nie, chyba mam. To są rejestracje. Mhm. O, tutaj, to jest nasz samochód do dealowania. Zobaczę, czy czasem nie mam czegoś jeszcze, kurde, w bagażniku, nie? Bo będzie przypał. Dobra, bagażnik jest pusty. Dobra, ja bym zrobił coś takiego. Nie wiem, który to jest motocykl. Czekajcie, na pewno to nie jest to, na pewno to nie jest to. Kurde, to jest ten jednak. Kurde, coś ty zrobił! Kot! Wypadł. Głupi kot. Te pady od VR-a zachciało mu się, kurde. Zrzucił mi pada od VR-a. Mam nadzieję, że będzie działał, nie? Mhm. Okej. O, to jest to właśnie. Dobra, słuchajcie, zrobimy coś takiego. No, zadzwonię sobie do Estebana, może on, kurde, coś ogarnie w temacie. A, Esteban nie odbiera, jest poza zasięgiem. Darek, otwórz. Dobra, słuchajcie. Zrobiłbym jedną robotę. Zrobiłbym jedną robotę. Pokazałbym... Pokazałbym wam... O, fuck, gdzie ja jadę w ogóle? Chciałbym pojechać na robotę, ale problem polega na tym, że ja wczoraj nie mogłem korzystać z tego pojazdu. Kurde, zaraz się zabiję, nie? Tak szybko jeżdżą te pojazdy, że to teraz człowiek... No jedziesz, no. O kurwa, blisko było. Dobra, już mamy blisko. I nie w słup. Kurde, ja hamuję trampkiem. Ja muszę następnym razem sobie mocniejsze buty wziąć. Dobra, to jedzie też tutaj gościu do roboty. O kurwa! Kurwa! Ach, pomocy! Pomocy! Kurwa! Karetka! Kurwa... Czy ja mógłbym zadzwonić po karetkę? Telefon. Czekajcie, poczekam, aż ten gościu pojedzie. Halo! Pomocy, kolego! Pomocy! Kurwa! Pomóż mi! Ja pierdolę!
Zjebałem się na drzwi. Panie, żyjesz pan? Uwa, żyję, chyba. Ja pierdolę, żeś. Jeszcze żyję, ale patrz pan, ile brakowało. Kurwa. Panie, poczekaj. Ja się wmontowałem w to. Kurwa. Aaaa, jak napierdala. O kur... Jezu... Na tym motocykle... Dawcy nerek! A! Nigdy... Nie pojadę już na tyle. O kurwa... Co to? Ja się wmontowałem w ogrodzenie. Pana, niech pan wytrzyma, dobrze? Ja już zawiadomiłem karetkę. Dobrze, gdzie? Dobry człowieku. Kurwa, do roboty jechałem. Spokojnie. Minę Patreon, film. Dobrze. O. Panu nie jest, w sensie, no głupie pytanie, no pewnie, no mam połamane wszystko, ale kurwa głowa mi działa. Wszystko chyba, wie pan. Święta rzeźnia. Ale miałem kurtkę taką, kurwa se przynajmniej skóry nie po... Nie no, nóg nie czuję prawie, nie? Kurwa. No właśnie widzę, ma pan wykrzywione. Jak u kaczki. Ale proszę nie rozpaczać, Spokojnie, kolana? Przyjadą, kolana w którą stronę? Pana. W dobrą? Kolana dobrą, tylko że nogi wyglądają jakby, no... Przejechała po nich praca drogowa. Basterku, dzięki za 30 bitsów. Dobra, co się dzieje, a to nie do nas pewnie. Ja... Nie wiem, nie odpowiedzieli mi na wezwanie, myślę jeszcze raz. O, jadą. Panie Boże. Już idę do ciebie. Twe ramiona. Twe ramiona. Już idę do ciebie. Co tu się stało? Do ciebie. No ja nie jestem pewny. Wyjeżdżałem spod roboty, no a pan już tak leżał. Panie, pan mi pomoże. Co się panu stało? Pan... Nóg nie czuję, panie. Panie nóg, no, na moto... O kurwa, na motocyklu. No to lecę po nosze chwila. Pan mnie noszem, no, pan mnie zaniesie. A to sam pana zaniesie? To ja może pomogę. Pan pomożesz, no. Od razu panie, zabieramy pana do szpitala. Chwileczkę. No bo wózek jakiś dajcie, tutaj, wózek! Ma pan jakieś krwawienie, coś takiego, żeby od razu zahamować? Nie, cała krew już na słupie jest. Rozumiem. Dobrze, to weźmiemy pana, sekundę. Podniesiemy pana. Jezu. Oła. Panie. Zapraszam tutaj na nosze. Ty, a ten gościu nam pomoże, ty nosze, co? Tak, tak, jasne, proszę. Uła, nie żyje, o Jezu, delikatnie. Albo dobra, i idziemy. Idziemy, kurwa. O, proszę pana, pewnie nie pana, pan jęczy, to jakby panu dupę rozerwało. Dupsk, tak o! Wyleczą pana, dadzą dobrze, panu nowe dobrze, nogi. Dobrze, o jest. Proszę bardzo. Sądzie. Do środeczka. Nie, pan nie może. Teraz pan może. No, z kaleki się ja śmiejecie, no. Bardziej z pojazdu. Tak, bardziej z pojazdu. Proszę teraz spróbować. Dobra. 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 Jezu. Życzę powodzenia. Dzięki panie, żeś pan zadzwonił. Niech pan żyje. Jak mi nogi nowe wstawią, to zadzwonię. Bogiem! Bogiem. Bogiem.
Ja będę śpiewał. Już mnie wiozą, już mnie wiozą. Może pan nie śpiewa, bo to... Już do nieba. Poważna sprawa. Panie, ja nóg nie czuję, mnie to nie boli już, wie pan o co chodzi. To już jest ten stan. Ja rozumiem, ale... Żeby tutaj nie wykrakać i żeby żadnej amputacji tu o, nie było. Kurwa. Spróbujemy to uratować właśnie. Pan mi sprawdzi na stole, czy ja puloka jeszcze mam. Dobrze, dobrze, sprawdź. Bo mi się chyba moszna już w żołądek wbiła. Za chwilkę będziemy i się panem zajmiemy. Jezu! Czy to mamy tutaj już... poważny witam, przypadek. Witam. Ja nie czuję nóg. Trzeba go jak najszybciej położyć na blok. No, chociaż transportujemy go na noszach. Panowie, przypierdoliłem motocyklem w ścianę. 3, 4. Jezu, ale nosze to jest moje drodze. To czopka będzie można dać, bo tylko na pewno nie czuję. O, ja nie czuję. Panowie już mi mogą robić wszystko, nie? To już to... Dobra, idziemy. Panowie, daleko jeszcze? Już sekundka. Zaraz. To są, no bo nie ma noszy, to jest takie coś, żeby nie było, że ktoś przydupił na przykład ja nie czuję nóg i sobie idę normalnie, nie? Wiesz o co chodzi. No, to takie, to jest taka ściema, no bo nie ma, no, ja nie wiem w GTA czy są nosze. Raz, dwa, trzy. Generalnie pan miał wypadek motocyklowy, nie czuję dwóch nóg. Także... Trzeba zrobić zdjęcie. Zobaczyć co się stało. No leżę. Najpierw to może dam nie pierdol Max? Nie pierdol, no. Boleć. To ten najsilniejszy, proszę. Ja pokrótce. Dziękuję, OS. Czopka jakiegoś mi dajcie, nie wiem. Czopka też. A neperdol w czopku są, czy w zaszczykach, czy? Nie, to trzeba poknąć w tabletkach. Tutaj panu podłączę kropluweczkę. Dobrze, dobrze, dobrze. A będzie dobrze tak, wszystko, panowie? Dobrze będzie? Będzie dobrze, spokojnie. Zdjęcia zrobić? Zrób zdjęcia i wezmę te czopki. Panowie nie jeżdżą na motocyklu już nigdy, wiecie? To zdjęcia proszę pan robi. Ruszać, proszę się nie ruszać. Nie oddycham. Technologia. Zaraz są tam jakieś złamania. Rentgen, kurde, w ręce. Ja, to jest technologia. Ja, uwaga, musi pan być na to gotowy. Będę popychał czopka. Może pan... No, w sumie chyba pan tego nie odczuje, ale no spróbujemy. Na trzy. Ale nie zimnym palcem. Pan rozgrzeje palec. O kurwa, ja mam rozgrzane ale palce, pan na trzy miało być, trzy. Panie, pan mnie to zaskoczył. No, niespodziewanie najlepiej. OS. Teraz powinno panu tam wszystko rozluźnić, no te mięśnie, także... Mi najbardziej nogi rozluźniło, nie? Zdjęcia wywołałem. Zdjęcie pan zobacz. Nogi mam rozluźnione, wie pan. Czwarty krąg, bo przestawiony trochę. Tak. To są moje zdjęcia? Jedna noga... Tak. Jedna noga w ogóle tak scharatana, także no koniecznie. Panowie, ten gość co mnie złapał tam, to mówi, że nogi jak kaczka. To prawda? No proszę pana, być z panem szczery, no to jedna noga porównywalnie. Aha. Ale zaraz tutaj nastawimy. Prawa noga no, jest trzeba to... pocharatana. No i kręg czwarty trzeba też nastawić. No, tak. O kurwa. Zajmiemy może najpierw się nastawieniem tej prawej nogi. To będzie niestety bolało na pewno. Dobra. Także musi pan być gotowy na 3. 3, 2, 1. Ach, kurwa, ty kurwa, cię. Ładnie weszło wszystko. Oczy mi wyszły. Farba mi oczami gips, chyba nie? Poszła. Ja przygotuję gips. Pan szpachlowy weźmie.
Tu mam takie medyczne. To jeszcze ten krąg nastawić, czwarty od dołu. Tak, tak, tak. Tylko najpierw zagipsować może te nogi. No proszę, trzymaj gips. Panowie, bo... Ja byłem w kiedyś takiej sytuacji, że też mi beton na nogi zdawali i to się dobrze miało nie skończyć. Nie, nie, nie. Tutaj ma pan najlżejszy gips, jaki no, wyprodukowano, także... To chwilę potrwa, niestety. Jak ja będę sikać chodził w ogóle, ty? Może mi cewnik jakiś załatwiecie? No, że tak powiem, będzie pan miał dziurki. Kaczkę. Przez które będzie pan mógł takie rzeczy robić. I no i kaczuszkę niestety. I oczywiście za kółko pan nie wsiada, nawet nie ma takiej możliwości. O Jezu. Dobrze. Ty se wózek załatwię jakiś. Ona skończona. I będziemy nastawiać ten kręg. I niestety to też będzie bardzo bolesne. O Jezu. Pan nie robi tego. No jeżeli na plecy, pan chce... Na plecy musi pan położyć. No tak, zgadza się. Jeżeli pan chce, to możemy dać znieczulenie, ale znieczulenie no też jest zastrzyk. Jaka jest animacja po na kręgu, bok? To też bardzo bolesne, więc... No jak pan woli. Już się kładę, już. Panie, Menel. Proszę się położyć na brzuchu. Panie, panie. Pan może tak pan nastawisz, co? No, tak będzie lepiej, dobrze. Pan jest. Tak nastaw, bo kurwa, ja już nie wiem. Na cztery, na ja trzy, tutaj, tak? Ja tutaj pana trzymam, bo to może być, no, niespodziewany. No, żeby mi nie odwinął, nie? Jasne. Mam nadzieję, że wam nie zasrał z dołu. Czekaj, czekaj, daj dla pana tutaj to drwienko tutaj, czekaj drwienko, usta mu zęby i tego. To kurwa mać. A no tak, w sumie taki był to. O, tak bardzo, dobrze, tak bardzo wie? Kurwa, proszę to, proszę. Kurwa mać, kurwa, będzie boleć. A będzie boleć, kurwa. Zębów sobie nie widzę. Kurwa, pan mówi, no liczy. Panie mówię, nie rozumiemy. Pan liczy, pan nic nie mówi. Cztery. O, teraz. O, już po bólu, już. I już po bólu, spokojnie, zaraz dostanie pan jeszcze jedną tabletkę przeciwbólową, bo to będzie boleć na pewno parę dni. O. Proszę to połknąć. Dobra, dzięki. Chce pan może jakąś wodę, coś takiego? A wody proszę pan nalejesz. Och, kurwa. Czyście mnie chcieli zabić, czyście mnie chcieli uratować? Jest takie ból, ale Trzeba dobra. Pan będzie dziękował. Nie, proszę pana. A ta pani na pana czeka? Nie, ale może poczekać. Nie? Ja już się spytam. Niech się pan spyta, czy ona też nie chce czopka. No, dziękuję. Dobry. Dziękuję, o, się pić chciało. Dobry? Pomóc. No to jest to. Pan tutaj musi chwilę spisować, także... Ja piłem. Nie, to może czopek. Tylko w towarzystwie tego pana na stole. Kurwa to... Proszę pana. No, to. Że tak powiem, ma pan branie. Co się dzieje? Ma pan branie i to nie od byle kogo, proszę pana. No. Co to jest? Ty coś mówiła? Tak, tak, no, powiedziała, że... w twoim że... towarzystwie czopka chce. Znaczy, no nie wiem, czy to ona, czy to on. W sumie... Panowie, nie, panowie, chyba... panowie, niech mnie wypuszczajcie mnie, ja poleżę dwa tygodnie. Nie wypuszczajcie mnie. Tak powiem, jak to pan co, mnie mówił, wypiszecie zaraz? Nie wypisujcie mnie, no kurwa, lejście. Nie, kurwa, nie, co, do kogo mnie chcecie wysłać? Tak, złamcie mi rękę jeszcze, proszę. Złamcie mi rękę. Także... No, niestety pan... Pan mi kark złamie. Niedługo. Dobra, ta pani chce do rozluźnienia czopka, to ty już masz sprawę, to idź tam pani zaplikuj. Idź pan zaplikuj. O! Może... Czekam na ciebie. Nie znam jej, nie wiem kto to jest, złamcie mi kark, proszę. Proszę panią, generalnie, czy ja mogę pani jakoś pomóc, czy pani czeka na tego pana, co leży tam na stole?
Wiesz, do kogo mówisz w ogóle? Rafalala! No właśnie nie bardzo. Rafalala to jest kurwa... A twój kolega wie? Też nie. Też chyba nie. Pani dobra, pokażę. Widzę, jak na mnie patrzysz. Ja wiem, kto to jest. Ten na stole? Ale no, na stole chyba. Panowie, nie wypuszczajcie. Proszę pana, że tak powiem, to jest konkretna, no... No... To jest miłość, to jest ta miłość. Jezu, co się dzieje? Spytałam się, czy ci się podobam! Ja nie widzę, co się dzieje. Nie znam cię, kobieto. Nie! Nie, nie, proszę, co wy robicie? Ochrona, ochrona, ochrona! Nie! Ona mnie chce zabić. Proszę policja, opuścić. Policję wezwać. Proszę opuścić salę. Bo będziemy tak, musieli wezwać szpital. Policję. Nóż mnie! Nie, nie będę. Proszę opuścić salę, ostatni raz powtarzam. Widzę, jak na mnie patrzysz. To jest flamey, to jest. Ja, ale... ja na panią w ogóle nie patrzę. Dobra, ja wzywam policję, tak? Wzywaj policję, no tutaj no. Ała, aż chcę palec. Co z nim jest? Proszę panią, no miał wypadek. Karmić nic nie jest? Zu, to mama? Mam cię zaraz przytuli? Nie. Mamo, co ci się stało tutaj pod... Co to jest? A co to się ci stało tutaj na bluzce? Lubię, kiedy nazywasz mnie swoją... Nie, ty nie jesteś moją mamą, co ja gadam za głupoty? Weźcie mnie. Jakaś operacja? Panowie, to nie jest proszę operacja. Opuścić. Ostatni raz powtarzam, proszę opuścić salę. Nie znam tej pani, nie znam. Proszę pani, o co chodzi? W czym problem? Weszła pani i przeszkadza nam w... No po prostu w obowiązku. Uważajcie, pani, bo ona was posądzi. Niech mi pani powie, w czym problem. Aha, ona ma źle zrobiony ten chyba. Wątkuj, ustał. To lepiej ty mi powiedz, w czym jest problem. No ja tej pani nie znam, a ona mnie na wizytację, no wejście ją stąd. Ja mam nogi połamane. Co ty mówisz, skarbie, przecież... Proszę stąd wyjść, ostatni raz powtarzam. Czy jest godzina wizyt? Nie jest godzina wizyt. Weźmiesz? Proszę opuścić... Proszę pani, to jest, prawda, miejsce operacji, tutaj nie ma wizyt. To jest całkowicie zamknięty teren i proszę opuścić natychmiast to pomieszczenie. Ktoś bierze te policyjne wezwanie, czy mam jechać? Ja biorę, jadę. Przecież mnie słońce. Dobra. Mam się być na ciebie czekać. Jezu, nie, ja mam drga. No chyba nogi mi zaczynają. Oj, odczuwam już może chyba. Może pomogę. Już nogi mi chyba działają. Proszę panią, ja z nogą pojadę, bo przyjedzie policja bo i będzie nieprzyjemnie, tak? Czekam dobra. Na ciebie. Nic. Za drzwiami? Jezu, boję się. O, że tak powiem, ma pan branie. No i cóż. Jakie branie? A proszę opuścić szpital. Proszę pana, jest ale proszę sprawa. Pani, proszę opuścić szpital. Może pan zabezpieczyć tam opuściłam blok operacyjny, jeszcze czego pan ode mnie chce, świntu! Żeby pani opuściła. Chwileczkę. Szpital. No nie potrzebuje pani pomocy, tak? Ty zaraz opuścisz ten szpital! Ty też! Jak baba, tak? Proszę tutaj nie krzyczeć. Rafalala. Proszę o opuszczenie szpitala. Dobra, mam następne zgłoszenie, idę tak na zgłoszenie, dobra? Widzę, jak dobra. Na mnie patrzysz. Na mnie patrzysz. Ja na panią nie patrzę w żaden sposób, ja tylko domagam się, aby pani wyszła ze szpitala. Ja mam pacjenta i muszę się nim zająć. Proszę mi tu nie przeszkadzać. Proszę mi powiedzieć, czy on będzie cały? Słucham. Wszystko z nim w porządku. Nie mam puloka, idź wszystko stąd, kobieto. Nie, na nic ci się nie zdam, idź stąd. Dobrze, może spróbujemy wstać. Dobra, no, powoli. Pan mi pomoże, no. Podam, tak, jasne, rękę. Na trzy. Raz, dwa, trzy. O, kurwa, o Jezu. Jest. Daj mi, a pan mi takie, no, kule mi pan jakieś przyniesie, ja sobie jasne. Będę. Sekundę. Jakoś będę się poruszał, nie? Jezu, koledzy. A, to samo wyzwanie dwa razy, to już pojechał. Koledzy, ja się tu skryję może. Pan mi nie chcę pana martwić, ale ta pani to może, czeka chyba pana. Tylnym wejściem, idzie pan za mną.
pan, idzie pan za mną. Idzie pan za mną. No, idę. Dobrze, dobrze, super, mamy tylne wyjście. Jak powiem biegnij, to biegnij, tak? No jak kurwa, biegnij. To się będę dobra, czołgał. Chodź. Dobra, tutaj? Dobra. O kurwa. No wiem, jakie są baby nachalne. Jezu, ma, to jest baba, tyś widział co? To nie baba chyba. No właśnie, to było chyba. A powie, ty, a najgorsze jest to, że jak powiesz takiej, że to baba czy nie baba, to cię do sądu poda, nie? No tak, zaraz kurde, no. No masakra, ty. Jakąś furkę masz? Nie, dobra, na taksi zadzwonię tutaj, dobra? Dobra, dzięki za wszystko, chłopaki, miłego dnia życzę, cześć. O, spoko, ej. Skitra się w krzakach jak ja coś. Się tu skitram, ja tu na taksi zadzwonię. Dobra, na razie. Eja. Dobra, dzwonię po taksi, nie? Proszę. Proszę o taksi pod szpital. Okej. Tam się ktoś bije. Dobra, tu mnie nie zobaczy chyba, nie? O kurwa! A ja nie mogę uciekać! O kurwa! Ja pierdolę! Nie! Ona idzie! Kurwa! Jadę. Dobra, uciekam! Idę do krzaka. Dobra. O nie, wraca się. Chyba kurde coś podejrzewa. Chciałabym, że go tu przed chwilą widziałam. Kurwa, nie! Siedziad. Kra. Mamo, kra. Nie wiem, on sam wstał. On sam wstał. Twarde. Dam radę zaraz. Kurwa, niech taksi przyjeżdża. Niech taksi przyjeżdża. Poszła sobie tam. O kurwa, pobiła kogoś! Pobiła kogoś! Pan taksi! Pan mnie bierzesz, kurwa, stąd szybko! Panie! Gdzie pan jest? Tutaj, kurwa! Gdzie pan? A, tu. Pan bierz mnie! Krzyczy pan strasznie. No już, już, wsiadaj, siadaj. Siadaj, siadaj, teraz. Pan spierdala, kita gaz! Przed tą babą, nie! Dobrze, pan, je, zapierdalaj, płacę za mandaty. Kurwa. Pod policję, go policja. Go pod policję. Zaznacz mi. Pan mi zaznaczy na GPS-ie. Poszło. Jedzie, jedzie. Stary, tylko widziałeś tą babę? Policjantów nie. Stary, wiesz co, widziałeś tą babę? Widziałem. Kurwa, to nie baba, to chłop. W ogóle przyczepiła się i chciała coś ode mnie, nie wiem, zgwałcić mnie, nie wiem, najgorsze rzeczy jakieś zrobić. Dobrze, żeśmy uciekli, Jezu, przypadkowo. Dobrze, przyjechałem tak szybko. A to ty taksi? Ty byłeś taksi? Motocyklowe? Tak, tak, to ja taksi. O, dobra, dobra. O, gościu, ktoś kurde, ratujesz... Ktoś mi ukradł samochód i muszę motocyklem rozwozić. Ratujesz mi dupę, dosłownie, wiesz? A to co ta pani chciała od ciebie? Takie pani, to jest kurde, jakiś szon to był, nie wiem co to było. No ja jej nie znam w ogóle i ja jej się spodobałem, tragedia. Stary, włosy na klacie miała okropne. Dobra, czekaj, chodź, ci zapłacę. Tutaj, kurde, uratowałeś mi życie, nie? To ci muszę zapłacić.
Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, trzymaj się. Dzień dobry, pan Cynariusz? No, jak widać, po mundurze, proszę pana, słucham. Ja chciałbym zgłosić kradzież samochodu. Kradzież auta, tak? Dobrze, zapraszam za mną. Kurde. O kurwa. Ja muszę się spytać policji, czy to jest normalne. Proszę pana, są kradzieże, to będziemy musieli zaczekać. Dobrze, dobrze. Bardzo ważne wezwanie, przepraszam. Kurde, mało policjantów na służbie. I co pan, auto ukradli? Ładnie. Tak, spod kasyna. Rozumie pan, rozwożę tutaj listy, wszystko w porządku, a tu przyjeżdżam i auta nie ma. Spod kasyna, rozumiesz, tak. To ta firma kurierska tam nowa funkcjonuje, nie? Tak, tak. No wiem, o co chodzi, nie? Tak słyszałem, kolega mi gadał. No mi też kolega polecił, że dobry zrobek też. Ja też tak mówię, dobrze, dobrze. Ty ci powiem, masakra, nie? Nie ma policjantów. Ja bym zgłosił to na policji, nie? Bo normalnie napastowanie, bo patrz, jak facet powie coś kobiecie, że o, piękna jesteś, a kurde, bym cię tu... A bym cię klepnął w tyłek, nie? A wiesz, no takie trochę chamskie, ale no, kurde, to do więzienia facet idzie, nie? Ale kobieta jak przyjdzie i faceta chce wykorzystać, to mu nie uwierzą, nie? I się będą śmiać. Bo jak facet baby bije, to normalne, ale jak baba faceta bije, to już ciota, nie? To się dał pobić przez kobietę. To jest właśnie to równouprawnienie. Dokładnie, to jest ten świat. Powinniśmy mieć coś jak feministki, tylko że męskie. Feministkie, męskie? To się chyba nazywa memistki. Szowinista. Szowinista to co innego. Nie, bo po prostu feministek męskich nie ma. Właśnie, powinny być. Równe prawa jednak. To Ameryka, a nie jakaś Polska. Ta. Polska. Gdzie to leży w ogóle? W Australii? W Azja chyba. Ktoś tam dalej w chatkach z gówna mieszkają. Tam był... Tragedia. Tam był taki gościu, ja pamiętam, jak byłem mały, taki gościu to na tym... Na Sport TV leciało, nie? Tam taki, rozumiesz? To musi być niezła hawira, jak oni tam kurwa zamiast... jeździć normalnie na sankach, to skaczą z 300 metrów na nartach, nie? I taki gościu z wąsem skakał, to jaja były. Ja to widziałem. Rozumie pan, jak tam się leci samolotem, to ludzie wołają dziura w samolocie, panie pilocie? A oni nie reagują, bo to normalne. Ale jak ktoś samochodem podjedzie, to widłami rzucają tego. Stary, myślę, że to jest jakiś demon. Dokładnie. Patrz co on robi, patrz co ten gość, coś kombinuje. Takie auto, może jakiś szpieg. Panie, co pan tak zaglądasz, co? Co pan się nie umiesz nadziwić, jakie fajne auto pan kupił? Nie, proszę pana, jest problem, bo nie mogę go ani naprawić, ani zgarażować. Przyglądam się, co jest nie tak, czemu mi go Benny nie chce przerobić, ani nic naprawić w ogóle nie chce. A mechanicy są na służbie? No właśnie, pisałem do mechanika, zatweetowałem, ale na razie zero odzewu. No nic, przyjdzie. Niech pan tam zajedzie, może są. Był taki mechanik, to wyjechał z miasta ze pół godziny temu, kurde. No nie wiem, czeka na następną zmianę. No nic, dobra. A wie pan co? Tak. A to. No, kurde, tak. Wie pan co, bo to taki samochód. To tutaj. Na Twitterze ktoś pisał, że takiego brakowało tu. Że tu? Że ktoś tutaj był, samochód w mieście taki czarny był właśnie, taki szybki. On jest szybki, prawda? Zgadza się? No jest szybki, no ale... O, z czerwonym hakiem, z czerwonym hakiem. O, z przodu widzę, hak jest, o. Może komuś zginął, nie wiem, gdzieś tam zapomniał, gdzie zaparkował. A to nie, proszę pana, to jest mój pojazd. U dealera samochodowego tutaj w mieście. No tak jak dealera pan powiada? No ciężko, żeby nie dealera, no. Sprzedawcy samochodów? Prościej. Mówili, że z parapetem na bagażniku się zgadza. O kurwa, ratujcie mnie! Panowana.
Teraz chroni się przed kumplami, jak mnie pokłaś, ty kurwa! Kurwa, ratujcie mnie, Jezu, ona mnie pobiła. Ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry, ręce kurwa, do góry, ja czy ręce kto? Do góry, kobieto. Ręce do góry, ręce do góry, kobieto. Ręce do góry. Proszę przykucnąć. Przykucnąć i ręce za siebie. Przykucnąć i ręce za siebie. Jeszcze raz mów, dobrze. Proszę się nie ruszać. Niech ktoś wezwie policję. Już dzwonię. No. Ma się pani nie ruszać. Głowa do tyłu. Proszę się obrócić. Proszę się obrócić. Ona ma chyba struny już zdarte od tego krzyczenia. Proszę się obrócić. Słyszy mnie pani? Proszę się obrócić. Nie ta. Nic nie rozumiecie. Proszę się obrócić. Nie ucieknie! On nie ucieknie przed przeznaczeniem! Proszę, proszę pani, zaczęła pani bić człowieka bez powodu. Proszę pani, jestem w mocy, by interweniować. Kocham. Jest mi jedyny! Przyzwać medyków? Czy pana? Egzorcysta. W porządku? Chyba ksiądz jest w mieście. Jezu, jaki jest numer na parę? Nie widzę świata poza nim! Niech pan sobie... Nie powstrzymasz mnie nigdy! Pani, proszę się zatrzymać, proszę się zatrzymać! Tam całą muchę! Proszę się zatrzymać! Jezus! Kocham cię bardzo! Proszę się zatrzymać! Pierdolę, panie, co ja mam zrobić, no? Weź się zastrzeli tyle, no bo to jest jakiś... Proszę pani, proszę się uspokoić! Odejdź stąd! Ona jest na jakichś dragach! Ona jest na jakichś dragach! Czy on? Co chcesz pod ode mnie? Ścianę, pod co ścianę i odwróć się! Pod ścianę. Pod ścianę, tyłem do mnie. Tak, rób to. Pod ścianę właśnie tak. Proszę pana, a tak by ją wywieźć gdzieś. Ale nie w ten sposób, celuj do mnie. Naprawdę, proszę. Celuj do mnie, ty. O, dziękuję. Dotknij mnie. Zamknij się. Zamknij mnie tym. Ty jesteś nienormalna? Zboczona jakaś, jedzie już policja. Chowaj broń, chowaj broń, chowaj broń, policja, chowaj broń. Ja mam pozwolenie. No, ale nie masz celować do ludzi. To jest człowiek? Każdą dziurkę. To jest demon. Patrz to. To jest demon. Mi się tak wydaje, ale... Ja pierdolę, kogo teraz do miasta wpuszczają? Proszę pana, to nie pierwszy taki przypadek, tylko że tamten przypadek był bardziej normalny. No ja mówię. Świata poza tobą nie pojęte, co to ma być. Była to, słyszysz? Była tutaj taka świata poza tobą nie widzę. Kim ty jesteś? Nie robiła numerów, a tutaj nie wiem. Przecież wiesz. No odbiło, nie odbiło wiem, temu nie typowi. Ja nie wiem, co to jest, nie? Ja nie wiem, kto to jest, ja nic nie wiem. Ale ta policja to tragedia w tym mieście. Świata poza tobą nie widzę, nie rozumiesz? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Czy pani, może pani coś brała, jakieś tabletki czy coś, nie wiem, no... Przedawkowała pani? Sam brałeś tego kumpla do buzi, a nie? Ja pierdolę, nie wiem. Świntuchu jeden. Że tego? Nie, proszę pani, ja nie z tych. Właśnie widać! Nie wiem, to bym panowie, nie celował ja nie z rury do kobiety, proszę pani, no umówmy się. Nie wiem, to jest masakra, to jest zły sen chyba jakiś. Nie znam w ogóle tej kobiety. Ona mówi o jakichś seksach, o w ogóle, o co ona w ogóle gada, ja nie wiem. Pani chyba by Majorka się przydała. Nie wiem co, ale to musi być naprawdę, to musi być... Słuchaj, to leczenie, to neperdol na to nie pomoże. To musi przyjechać tak, to musi przyjechać lekarz, ksiądz. O, już się w to bawiliśmy, słodka. Teraz ty chcesz coś... Napisałem do policji, że psychiczna podkomisariat... Jest tak, ale ja nie wiem, czy mamy... Nie, ja napisałem o paniu morderstwa i tak nie przyjeżdżają. Coś się musiało stać. Wcześniej mijałem się to... Długo mi każesz na siebie czekać. Ale nie w tę stronę. Może jakaś pigułka gwałtu wzięła, czy co? Spójrz na moje łopatki całe mokre. To by nie wiedziała, co się dzieje. Warzywo by było z niej chyba. To może jakiś testosteron albo... Estrogen? Nie wiem. Jezu, może... Coś wzięła na 100%. Oni tam chyba izolaty. No ja sobie tutaj zobaczę. Ja sobie tu zapisuję wszystko. Co tu się działo, żebym pamiętał. Czyli tak... Marihuanę pewnie dożylnie. No może okiem. Na powieki sypała, pewnie.
Kim ty? Jak masz na imię w ogóle? Wyjaw swoje imię. Wiesz. No na razie to mogę... Dobra, to ja ci dam imię jakieś, jak nie chcesz się przedstawić, to ja ci dam imię. Nazywałeś mnie już wiele razy. Na różne sposoby. Nie wiem, jakie imię, bo tylko ze strachem mi się kojarzysz. Tak, też nazywałeś. A skąd pani w ogóle go zna? Hej, w ogóle nie znam. To może pan coś wziął i pan... Podskoczy pan. A może my coś wszystko wzięliśmy i ją widzimy i nam się wydaje? Hej, no, to może. No to zaraz policja przyjedzie, oni nie mogli brać. Policja? Dobra, jadą. Dawaj, bo pobawisz się zaraz z policjanta, tak jak chciałaś. Będą kajdanki. Będą przebrania. Dzień dobry. Tak długo, jak jesteś obok. Dzień dobry. Proszę pana, tutaj napaść. Napaść ale tutaj. Na raz. To ja mówię, bo to mnie dotyczy. Proszę pana, ta pani początkowo w szpitalu. Tak. W ogóle nie wiem, nie znam jej, więc była operacja na mnie wykonywana. Ona na mnie czekała i napastowała mnie seksualnie. Powiedziała, że mnie dopadnie. To ja uciekłem tylnym wyjściem i tu mnie dopadła. Po czym rzuciła się pięściami. Tutaj panowie świadkiem, że rzuciła się z pięściami gołymi. I w ogóle mówiła o jakichś zbereźnych rzeczach, że... W ogóle, niech pan ją przepyta. Potwierdza pan to słowo? Tak, potwierdzam. A pan? Też. Nie jest pani... Nie dotykaj, nie dotykaj! Masz prawo całować milczenie, wszystko co w tej chwili powiesz może i będziesz jeszcze przeciwko... Postaj mi kutasa, kurwa! Masz prawo do adwokata, jeżeli ci na niego nie stać, zostanie ci on przydzielony z sądu. Czy zrozumiałaś swoje prawa? Nie mówimy! A to zrozumiałaś, czy łeś? Ja mówiłem, że to nie jest kobieta. Ja nie wiem, co to jest, słuchaj. Ukochany! Przepraszam, ale to jest przestrzone. Uważaj tam w tej celi, ty jej nie zamykaj sam na sobie. Pomóż mi! Tak, proszę pana, trzeba pomóc. To jest jedno wielkie nieporozumienie! Zobaczcie, czy ona nie znać pana. Do psychiatryka. Niech pan zobaczy, jakiś test szybki zrobi, taki czy to ona nie brała czegoś, jakiś, albo jej nie dosypali. Gdzie ty mnie bierzesz? Do szpitala. Szykita V2, ty. Gdzie mnie zabierasz? Czemu idziemy do piwnicy? Panowie, dzięki, żeście zadzwonili na policję. Proszę panią, idzie pani do celi. Ja pierdolę, panowie. Masakra jest, masakra w tym trochę miejscu. Już lat mam, ale takich rzeczy jeszcze nie widziałem. O. Ja idę odpocząć, panowie. Trzymajcie się, bo ja nie wiem. Idę do domu i zaszczę. Cześć, ja muszę czegoś napić. Ja muszę się czegoś napić, nie jak wy. No jak nie panom życie, ja tu muszę poczekać na jakiegoś pana aspiranta z samochodem. Znaczy ja tak, że kradzisz samochodem to rację. Aż bym zapomniał po tej sytuacji. Okej. Tak, to zakończymy.